Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj w ramach ciekawostki pokażę Wam bardzo ciekawe narzędzie, które tak naprawdę powstało wczoraj wieczorem. Co prawda miało dzisiaj nie być filmu, no ale to będzie taki krótki film, czysto informacyjny, bo myślę, że to narzędzie może pomóc naprawdę dużej ilości graczy, no i warto, żebyście o nim wiedzieli. Narzędzie ma na celu obliczyć, ile będzie nam się zapełniać kopalnia złota, no i kiedy powinniśmy przestać ją odbierać, żeby po prostu była pełna na Event Golda. Dokładnie tak, jak wszyscy wiemy, Event Golda wpływa na odbiór złota z kopalni, daje go tam po prostu więcej, jak to odbieramy podczas Eventu Golda, więc warto zrobić tak, zwłaszcza teraz, jak ta kopalnia ma bardzo dużą pojemność i potrafi się naprawdę kilka ładnych dni zapełniać, żeby skończyć to odbierać i pamiętać, żeby nie odbierać tego na kilka dni przed Eventem Golda, żeby po prostu odebrać sobie, tak jak mówię, w piątek od razu tam minutkę po północy, powiedzmy, czy w piątek rano, żeby to po prostu było pełne i dostać tego golda więcej. No i właśnie to narzędzie, o którym dzisiaj powiem, przychodzi z pomocą, no i generalnie bardzo ułatwia obliczanie tego wszystkiego, bo tak to trzeba było to jakoś robić ręcznie i tak dalej, no a teraz mamy wszystko na tacy. Zanim jednak do tego przejdę, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, jeżeli narzędzie Wam się przyda, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, czy wszystko zrozumieliście, a jeżeli jesteście, powiedzmy, czegoś niepewni, czy czegoś tam nie zrozumieliście, to pytajcie w komentarzach, chętnie odpowiem. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać. Na przykład pierwszy wezmę sobie swojego Magusia. Tutaj mamy 463 poziom, no i mamy kopalnię złota poziom 44. No i teraz jak to wygląda? Wygląda to dokładnie tak. Ja tutaj specjalnie to przyciąłem. To jest w ogóle stronka. Tutaj jak widzicie w lewym dolnym rogu specjalnie to zostawiłem. Mamy twórców tej strony. Jest to Don Muerte i jest to Kaya. To są osoby, które bardzo często robią jakieś tam graficzne rzeczy. Don Muerte, z tego co wiem, jest autorem w ogóle kalkulatora do Kowala, co też jest bardzo przydatną rzeczą. Też macie tam pewnie link w opisie tego filmu. Robili taką stronkę, bo to jest w ogóle strona, tak jak wspomniałem chyba. Link do niej będzie w przypiętym komentarzu, to będzie pierwszy link, żeby każdy mógł sobie tam uzupełnić na swój sposób. No ale mówię, oni też zrobili chyba taką stronkę z wykresem wszystkich 500 przeciwników w Elevatorze i co oni tam dają. No generalnie trzeba propsować takie akcje, trzeba propsować takie smaczki, bo uważam, że to jest przydatne i warto zachęcić po prostu takie osoby, którym się chce coś takiego robić, którym się chce poświęcać swój czas do tego, żeby właśnie dalej coś takiego robili. No i dobra, jak to tutaj wszystko wygląda? Wchodzicie sobie na tą stronę, ona jest oczywiście większa, bo tutaj mamy takie duże tło, no ale głównie nas interesuje to, co jest na środku i w zasadzie tylko to mamy na tej stronie oprócz tła. No i oczywiście kiedy tam ostatni był update i autorów, no i to Wam pokazuje. I co my tutaj mamy? Przede wszystkim dość prosta rzecz, nie? Tutaj nie ma nic skomplikowanego, no ale wyjaśnię oczywiście. Mamy hero level, czyli poziom naszej postaci. Jak widzicie, ja tutaj już mam uzupełnione. Mamy poziom 463. Mamy poziom kopalni złota. No i tutaj mamy po prostu, którą mamy kopalnię złota. To również nie jest nic skomplikowanego, więc ja oczywiście wpisałem sobie 44. No i tu wybieramy, w jakiej, powiedzmy, strefie czasowej jesteśmy. Oczywiście jeżeli gramy na serwerach polskich, na serwerach międzynarodowych, na serwerze europejskim, no to niczym się to nie różni. Zresztą zobaczcie, ja tutaj zmieniam, tutaj to, na to powinniście zwrócić uwagę, zmieniam sobie na Europę, zmieniam sobie na międzynarodowy, zmieniam sobie na polski, no i to wszystko jest, powiedzmy, to jest wszystko jedno i to samo. Jak zmienimy na przykład na Japonię, o ile ktoś gra na serwerze japońskim, tutaj z tego community powiedzmy, no to już wygląda to troszeczkę inaczej, więc to jest ważne, żeby tutaj wybrać. No i ja gram na serwerze międzynarodowym 50, no i dokładnie, jeszcze tutaj zerknę i dokładnie no ten serwer wybieram, w sensie tą strefę czasową sobie wybieram. No i dalej już tak naprawdę mamy czysto informacje, już nic nie musimy uzupełniać. Tu możemy jeszcze... A, tu też mamy to wyjaśnione w razie czego, ale to po angielsku, ja powiem po polsku. No i przede wszystkim mamy godzinową produkcję golda. No i tutaj wychodzi, że produkuje mi kopalnia 1 619 000 golda na godzinę. Następnie mamy pojemność. Pojemność, czyli capacity, tutaj mamy 142,5 miliona. Dokładnie tyle w tym momencie moja kopalnia złota ma pojemności. No i mamy napisane, ile wynosi zapełnienie w całości tej kopalni. No i w moim przypadku są to 3 dni. I
16 godzin, więc no mówię, nieraz trzeba już naprawdę kilka dni przed eventem Golda przestać tą kopalnię odbierać, żeby to miało sens i żeby to się ładnie zgrało z eventem Golda. No i do tego również sprzyja nam, powiedzmy, przychodzi z pomocą, że tak powiem, to, co mamy na dole tego prostokącika, czyli teraz tak, mamy pierwsza linijka, kiedy od tego momentu, czyli jeżeli teraz bym odebrał tą kopalnię złota, to kiedy ona będzie w pełni zapełniona w moim przypadku. Jak tutaj na przykład ustawię jeszcze, powiedzmy, 60 poziom kopalni, no to jak widzicie, to już nam się zmienia. Tu już się zmienia czas zapełnienia, zmienia się pojemność, no nie? Więc to wszystko jest, że tak powiem, elastyczne. No i mamy, kiedy, jak ja teraz to odbiorę, ta kopalnia się zapełni. Można sobie dodać, no bo mamy, ile się zapełnia, no ale mamy to też ułatwione i jak widzicie, od tego momentu kopalnia złota w moim przypadku będzie pełna 23 stycznia o godzinie 7.34. Tu można sobie odświeżyć, bo jak minie tam minutka, no to będzie na przykład 7.35, no nie, wiadomo. No i teraz mamy, no tutaj to jakaś ciekawostka, ale to, co nas najbardziej interesuje, to jest, kiedy powinniśmy przestać odbierać to złoto przed następnym piątkiem. Tak naprawdę jedyne, co musimy wiedzieć, to kiedy będzie teraz event Golda. No event Golda będzie od jutra, więc no tu już troszeczkę, powiedzmy, że za późno, no ale przyszłościowo, żeby się orientować, kiedy będzie kolejny event Golda, no i będziemy sobie mogli to na spokojnie sprawdzać. No i mamy, kiedy powinniśmy przestać odbierać tą kopalnię, tak jak mówię, żeby ona była zapełniona przed następnym piątkiem. To nie jest pokazane, z tego co wiem, kiedy będzie następny event Golda, aż tak tego nie ulepszyli, no ale wiadomo, że eventy się zaczynają od północy, od piątku, więc po prostu najlepiej sobie, nie wiem, powiedzmy w niedzielę czy w poniedziałek wklepać to, zobaczyć, kiedy się powinno przestać to odbierać, no i tyle, nie? I potem, oczywiście, jeżeli w danym tygodniu będzie event Golda, czyli was interesuje tylko, kiedy ten event Golda kolejny będzie. No i dokładnie, kiedy ja powinienem to zastopować, czyli ostatni raz powinienem zastopować odbieranie, oczywiście. Ostatnio powinienem to odebrać 16 stycznia o godzinie 8.01, czyli to był poniedziałek, dokładnie. Jeżeli w poniedziałek o 8.01 przestałbym odbierać tą kopalnię złota, no to ona by mi się idealnie uzupełniła na 20 stycznia, minutkę po północy, czyli po prostu dzisiaj o północy, jak już będzie aktywny event Golda. I tyle, tak naprawdę tyle, chyba tutaj nic skomplikowanego nie ma, nie wiem, czy muszę to aż tak tłumaczyć wszystko, no ale żeby na pewno każdy zrozumiał, możemy sobie dla jakiegoś tam, powiedzmy, przykładu zmienić i może teraz ustawimy na jakiś niższy poziom, bo to już są wysokie levele, wysokie poziomy dość kopalni, natomiast tutaj mamy, jak widzicie, paladyna, 226 poziom i kopalnia złota to jest piąteczka, dokładnie. I teraz tak, tu odpalam, tu wam znowu pokazuję, hero level 226, tutaj sobie zmienimy na Europę, no ale to nic się nie zmienia, no ale żeby było, no i tu ustawiamy piąteczkę i jak widzicie, zmienia nam się wszystko, mamy godzinową produkcję 3964 golda, mamy pojemność 39635 golda, no i zapełnia nam się przez 10 godzin taka kopalnia, no i mamy teraz, kiedy powinienem ostatni raz to odebrać, no to wiadomo, że dzisiaj o godzinie 14.01, żeby po tych 10 godzinach mieć minutkę po północy i żeby po prostu w całości to odebrać, no i kiedy będzie zakończona produkcja i uzupełnianie generalnie całej kopalni złota, gdy ją odebrałem, powiedzmy, w tym momencie. No i no wiadomo, ja to nagram w ogóle chwilkę przed 16, więc o 1.36, bo ja to nagram o 15.36 w tym momencie, będzie jakby zakończone uzupełnianie tej kopalni złota, no i wtedy ona będzie pełna. Tłumaczę to strasznie prosto, ale myślę, że wszyscy rozumieją, myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, a jeżeli ktoś by czegoś nie zrozumiał, no to zapraszam do komentarzy, chętnie pomogę. No i w sumie tyle, generalnie chyba tyle, to już wam mogę wyłączyć. Podobna sytuacja jest, jeżeli mamy akademię, w sensie, no wiadomo, w akademii gromadzimy exp, więc powiedzmy, że pokażę wam tutaj, no i jeżeli od piątku mamy event expa. Natomiast z akademią jest o tyle prościej, że akademia zawsze, jeżeli mamy ją oczywiście na poziomie 20, zawsze uzupełnia nam się przez 12 godzin. Więc tak naprawdę, no jak ktoś już ma akademię 20, a myślę, że jak kogoś już to bardziej zaczyna interesować, takie bardziej late game'owe sprawy, no to akademia 20 już jak najbardziej stoi, no to wtedy pojemność tej akademii
bo wiadomo, po 393 poziomie ten level z każdym kolejnym poziomem nam maleje, to już powinniście wiedzieć. No i jednocześnie maleje tutaj godzinowe, powiedzmy, zbieranie tego expa, godzinna produkcja tego expa, jeżeli tak to mogę powiedzieć, no ale jednocześnie pojemność tej akademii również maleje, czyli zobaczcie, tutaj mam 3 856 000 pojemności na poziomie 463, a na przykład na poziomie 388 mam tej pojemności już 6 773 000, więc to nam maleje wraz z rosnącym levelem później, no i dzięki temu po prostu ta akademia na poziomie 20 zawsze zapełnia się 12 godzin, więc no należy pamiętać, że w czwartek o godzinie 12 odebrać to ostatni raz, no i wtedy w piątek o północy po 12 godzinach mamy wszystko pięknie uzupełnione i jeżeli jest event expa akurat w dany weekend, to będziemy mogli sobie z tym bonusem expa tego expa, powiedzmy, odebrać. Tak to działa, tak to wygląda i tutaj filozofii jakiejś dużej nie ma. U mnie na Discordzie w ogóle jest taki wykres, ile akademia się zapełnia na danym poziomie, więc no każdy sobie to może dostosować do siebie, jak ktoś jeszcze nie ma 20, no ale 20 to jest 12 godzin, więc do tego nie potrzeba jakichś skomplikowanych kalkulatorów, no a tutaj do kopalni złota jednak jest to potrzebne, bo wiadomo, każdy ma różny level postaci, to jest od tego zależne, zależne jest to od poziomu kopalni, więc no dużo czynników na to wpływa, no i ten kalkulator to jest naprawdę świetna rzecz. Troszkę się tu rozgadałem, ale mam nadzieję, że to Wam pomoże. Przypominam, że link do kalkulatora będzie w pierwszym linku w przypiętym komentarzu. Możecie oczywiście subskrybować z dzwonem, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to również dawajcie znaka w komentarzach, to chętnie pomogę. No i tyle, dziękuję Wam pięknie za uwagę, a i subujcie z dzwonem, nie wiem czy powiedziałem, dzięki pięknie i w zasadzie no mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe, dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.